Pączki z różą? – zdziwiła się Tapla. – Jeszcze nikt nie robił pączków z różą. – Wy, kaczki, będziecie pierwsze – rzekł znowu tajemniczy głos. W jednej chwili smutek kaczek zamienił się w radość. – Kwa, kwa, dobra róża, dobra. – Kwa, to świetny pomysł na upamiętnienie pobytu naszej róży na ziemi – rzekła kaczka Tapla. To rzeczywiście była nieziemska róża. Chodźmy już smażyć te pączki z różą, zawołały kaczątka, zbierając płatki do dzioba. W taki oto sposób kaczki, a później dzięki nim ludzie, poznali cudowny smak pączków z różą. Skończyło się na strachu, czas formować pączki. Nadziewanie, zawijanie, hop, z rączki do rączki. Gdy nabiorą kształtów, myk znów pod przykrycie, aby spuchły, by urosły, pączkom służy tycie. Skwierczy smalec w garnku, pączki w sam raz nie za duże. Ciasto pięknie się rumieni, ma coś w sobie, róże.